20 kilo Charlie jesteś? Londyn, Londyn. No witam, dzień dobry. Zapraszam na 4, może 445, proszę. Witam serdecznie, Arturze. Krzysztof z tej strony. 20 Oscar Sierra, 129. Zazwyczaj z Norwegii rozmawiam, tym razem w Polsce jestem na urlopie. Pamiętam Ciebie, rozmawialiśmy niejednokrotnie. Nie wiem, czy mnie kojarzy. Aha, raport dla Ciebie. Bardzo piękny, ale nie chciałbym Cię skłamać. Podam Ci w drugim Twoim wejściu. W każdym bądź razie modulacja Super 5. Krzysiu, witam serdecznie. Krzysztof, witam, witam. Oczywiście pamiętam. No jak? Ba, ba, ba. Jak to się mówi, ba. No pamiętam oczywiście, powiem się nisko. Nie, no 7-9, bardzo mocno. Kurde, raz. Zawsze się strzelam z Norwegii, proszę. No teraz raporcik Ci mogę przekazać. Modulacja Super 5, sygnał 9. Także słuchaj, od razu pytanie, nagrywam filmie, chciałbym wstawić na YouTube'a, czy byś się zgodził? Tak, Krzysiu, oczywiście, nie, nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu. Ja, jak chcesz, to w tej chwili jeszcze raz przedstawię. 26, Delta Kilo Charlie, 24. Operator Artur, QTK Londyn. Do Krzysztofa. Do Krzysztofa, Krzysiu, ja nie mam, kurde, tu jest, muszę spojrzeć. 20 dywizja do Ciebie. Krzysiu, ale odbieram na 100%, proszę. Tak, 20 dywizja to była zazwyczaj, jak z Norwegii nadawałem. Teraz jestem w Polsce, to będzie 161 dywizjon. Pomorze Zachodnie, dokładnie to jestem między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim, mniej więcej tak w połowie drogi. Taka mała miejscowość Pyrzyce, Pyrzyce. Krzysiu, weź mi jeszcze poczuć to Twoje wywołanie, ja bym to zapisał. Ok, 20 Oscar Sierra, 129, moje wywołanie. Jakoś ty masło. Krzysiu, kurde, bo wiesz co, dzisiaj to trochę na miejscu coś narobiłem, tak wiesz, trochę namieszałem tam na tym radiu. Wiesz, był taki trochę zgrzyt ze strony, wiesz, Papa Tango 05, proszę siebie. Kurde, wiesz, wiesz o co chodzi. Jak jest propagandę na pewną część kraju, a automatycznie cała Polska, Krzysiu, to rozumiesz, nie jestem w stanie odebrać wszystkich, nie? Generalnie. No i powiem Ci szczerze, że no tu akurat taki complain mi poszedł, kurde. Przeprosiłem oczywiście, ale generalnie mówię, no 100%. 7-9 u mnie raporty w Londynie. Krzysiu, do Ciebie mikrofon. 1-6-1, Oskar Sierra, 1-2-9, proszę. No świetnie, idziesz dzisiaj niesamowicie mocno. Wiesz co, przypomnij mi, z jakiego Ty nadajesz radyjka, bo oczywiście nie pamiętam jak zwykle. Krzysiu, antena kierunkowa, 4 elementy Jagi, około 4 metry nad ziemią, wykierowana typowo na Polskę, kierunek Polska, mniej więcej, radio Kenwood TS2000, mikrofon MC60, około 100 W antena w tym momencie to idzie. Proszę Krzysiu, jak to doleciało? Pięknie, wyśmienicie, zresztą film się nagrywa, sam sobie odsłuchasz. Ja mam do Ciebie pytanie, Artur, a Ty kojarzysz mnie, bo tam wtedy pamiętam ze szwagrem, czy to nie pamiętam, szwagier prawdopodobnie pomagał Ci z tym zestrojeniem anteny Twoim. Jak tam Wam poszło wtedy z tymi przedłużeniami tych elementów? Krzysiu, kurde, po to bądź, że jest to, on tak policzył trochę inaczej. To było tam około 10 cm, wysunąć wiesz, te ostatnie elementy o 10 cm, tylko że on jakoś to policzył dziwnie, tam wychodziło 8 cm jeden, 7 cm jakiś drugi, wiesz, także, no, Krzysztof, poszło to w miarę tak wiesz, ładnie, nie? No i stoi przepięknie, no stoi przepięknie, no w tej chwili jedreczka taka bez pierdnięcia, nie? Tak to wygląda na kierunku, nie? Krzysiu, tak to wygląda. Proszę o siebie.
No to rewelacyjnie, no słychać bardzo stabilny sygnał tutaj od Ciebie. Ja w tym momencie tutaj mam półfalówkę u siebie w Polsce, tutaj nie miałem takich możliwości, znaczy nie miałem, miałem, ale nie chciałem się bawić tutaj w kierunkowo anteny, ale wyśmienicie od Ciebie idzie. Przypomnij mi, Artur, jeszcze z jakiego Ty radyjka nadajesz? Aha, no przecież Kenu, rzeczywiście, mówiłeś przed chwileczką, kurde, zapominam. Powiedz, ja mam do Ciebie pytanie, bo w tym momencie tutaj nadaję z nowego radyjka, czy nie jest za dużo czegoś kompresji lub czegoś tam nie jest za dużo? Jak po lokalu. Nic, fajna, głośna modulacja, taka wiesz, w barwie, nie ma do czego się przyczepić. Kurde, zaraz idzie to no, potężnie. Czuć to kompresję delikatną, taką kurde, niespecyficzną kompresję. Nie wiem, co to nazwa mikrofon, ale czyściuteńko, bardzo podbity sygnał i super pieśń. Nie trzeba nic zmieniać, proszę. No właśnie, bo tak sobie rozmawiam z mojego wiesz, iCom 7600 i mam ustawioną kompresję, mam włączoną tutaj w nim i mic gain jest do końca. I właśnie nie wiem, czy ten mic gain nie powinien być ustawiony troszeczkę mniej. Powiedz, jak masz u siebie w Kenudzie, może tego mic gaina swojego? Słuchaj, ja mam na 65 bodajże ustawiona chyba, z tego co pamiętam, na 65 tego mic gaina, ale modulację to mam taką bardziej studyjną, wiesz? Tak, jakbyś na 7 mega rozmawiał.